Niejednokrotnie wspominałem o tym, jak dobrą Budda robi robotę na polskim YouTube. Jednak jego content ma to do siebie, że wielokrotnie musi on naginać przepisy ruchu drogowego, aby móc zrealizować odpowiednie ujęcia dla odbiorcy. Jeżeli ktoś udostępnia takie materiały w sieci, bardzo szybko tworzy się nagonka na taką osobę wśród danego organu, w tym przypadku policji. Podobną sytuację mieliśmy ze słynnym Bogusiem z M3, który to udostępnił nagranie w sieci ze swojego przejazdu po Warszawie i tak naprawdę gdyby to nagranie nie było tak głośne i nie było przedstawione nawet w wiadomościach, prawdopodobnie nie odpowiedziałby nigdy za te wykroczenia. Podobną sytuację mamy w przypadku Buddy. Jego content bardzo często polega na łamaniu przepisów, może nie drastycznie tak jak w przypadku rajdu przez Warszawę, ale nadal przejazd bokiem po rondzie jest oczywiście wykroczeniem. Filmy Kamila trafiają do bardzo szerokiego grona odbiorców, co skutkuje tym, że jest to osoba znana w środowisku policji, a funkcjonariusze podchodzą do niego trochę inaczej niż do zwykłego użytkownika drogi. Jak to wygląda w praktyce? A czujesz się na co dzień obserwowany przez policję? No bo jednak tak jak wspomniałeś o tych mandatach, no to jednak czujesz, że oni gdzieś tam na ciebie po prostu czekają tylko aż przejedziesz? No powiem ci, że masz dobre pytanie teraz. Obrzydliwie tak. Tak? Pytanie, na które ja sam bym nie wpadł, więc chcę ci pogratulować, że je zadajesz, bo jest nieoczywiste. Policja w Polsce bardzo się spolaryzowała. Moim zdaniem podzielili się na dwa, a mianowicie ludzi, którzy mnie oglądają, ich dzieci mnie oglądają, którzy cenią to, co robię i którzy podczas kontroli drogowej chcą, żebym nagrał pozdrowienia dla syna, oraz drudzy, którzy są w cudzysłowie karierowiczami, którzy na przykład nie mają dzieci, bądź ich dzieci mnie nie oglądają, którzy sami są jakby troszeczkę zawistni, trochę ich piecze, trochę tak, kurde, też byśmy chcieli tak robić, ale nie robimy, to u***jemy, no nie? I powiem ci, że no jakby ta druga połowa to jest taka najwyższy mandat od kopa, w ogóle najlepiej to pozabierać prawa jazdy. Okay. Oglądają filmy, donosicielstwo z materiałów też na podstawie wideo. Znamy jakby przykłady policjantów, którzy normalnie jakby oglądają każdy film i później jest 3:14, tu i tu. I później pismo. 20 przykładów z jednego filmu, co, kiedy, jak, gdzie. Proszę o zweryfikowanie. Nie jest to na pewno łatwy kawałek chleba, gdyż Budda często naraża się na konsekwencje, tworząc takie materiały, a z drugiej strony są policjanci, którzy tylko czyhają na to, aby wlepić mu jak największy mandat. Jest to kwestia, która mocno dzieli społeczeństwo, bo wiele osób źle patrzy na to, jak policja czepia się takich wykroczeń, no ale z drugiej strony, jakby każdy robił takie rzeczy na drodze, to byłoby bardzo niebezpiecznie. W kwestii przepisów na pewno jest tutaj trudno bronić Kamila, bo każdego tyczą się takie same przepisy, ale w ten sposób zapewnia on rozrywkę i stara się to robić to, co robi, maksymalnie rozważnie. Jednak ciężko jest tutaj zaprzeczyć temu, iż jego samochody bardzo rzucają się w oczy i niejednokrotnie miał spotkanie z policją. I pytanie brzmi, ile punktów karnych ma Budda? W nawiązaniu do jego kontaktu z policją, jakiś czas temu odbiorcy zauważyli, że na filmach Buddy nie ma ujęć, gdzie to on w Polsce prowadzi samochód. Zazwyczaj są pasażerem bądź prowadzi zamaskowana osoba. Dało to spore pole do spekulacji odnośnie tego, czy Kamil posiada prawo jazdy, czy zostało mu ono odebrane. I tutaj tak naprawdę ciężko jest określić nam z zewnątrz, jak wygląda sytuacja. To ty też już jesteś trochę bardziej uważny, że już nie wszystko chcesz pokazywać na kanale. Ja w ogóle jakby podchodzę do całego tematu tak, jak podchodzi do tego prawo. A mianowicie nagranie nie jest dowodem w sprawie, nie? I ona mówi o tym, że ja sobie na tych filmach tak naprawdę w cudzysłowie mogę pokazywać co chcę. Decyzją sądu tylko i wyłącznie może być to, jakie ja otrzymam konsekwencje z tego tytułu. A w sądzie oczywistym jest to, że nagranie nie jest dowodem w sprawie, ponieważ ono może ulec po prostu, wiesz, przeróbce, obróbce, to mogą być green screeny. Nie ma powiedziane, że to zostało zrobione na żywo, naprawdę. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę fakt, że policja w wielu przypadkach wręcz czyha na Kamila, jest spora szansa, że faktycznie może on nie mieć prawa jazdy, gdyż to jest bardzo łatwo w Polsce stracić, popełniając kilka mniejszych wykroczeń. Zapewne wiele osób teraz powie, że Kamil musi mieć prawo jazdy, bo na filmach widać, jak jeździ on po drogach w różnych krajach. Ostatnie materiały Buddy to w większości nagrania poza Polską lub na terenach prywatnych, takie jak na przykład tory, gdzie nie potrzeba mieć uprawnień. Sprawa z nagraniami w innym kraju i prowadzeniem tam samochodu jest taka, że teoretycznie jeśli w Polsce zostało Kamilowi odebrane prawo jazdy, to w innym kraju już bez problemu może się poruszać samochodem, gdyż dokument sam w sobie posiada, jednak policja w Austrii nie ma możliwości respektowania tego, że w Polsce zostało zabrane Kamilowi prawo jazdy. Oczywiście sam Kamil nie mówi nic na ten temat i zabrakło tego pytania w odcinku Uversow. Jest jeszcze druga możliwość, dlaczego to nie on na nagraniach w Polsce prowadzi samochód. Po prostu pokonuje on codziennie setki kilometrów i chce ten
czas poświęcić na pracę zamiast na prowadzenie samochodu, które to oddelegowuje komuś innemu. W przypadku złapania Buddy w naszym kraju bez uprawnień, jeśli ich faktycznie nie posiada, możemy mieć pewność, że byłaby to bardzo medialna sprawa, a Kamil poniósłby spore konsekwencje. Spore konsekwencje ponieśli również chłopaki z kanału 110%. Jest to kanał trójki influencerów, którzy kiedyś współpracowali z Freezem, ale ich drogi się rozeszły. Natomiast jakiś czas temu powrócili na YouTube z naprawdę mocnym kontentem. Tak mocnym, że mieli oni sprawę w sądzie o jeden z realizowanych materiałów. Konkretnie chodzi o włamanie na Fej MMA, które to miało miejsce w ubiegłym roku. Co ciekawe, w ich sprawie była przygotowana cała akcja, w której to pracownicy znali ich wizerunki, a jedna specjalna osoba była oddelegowana do śledzenia ich ruchów. Niestety chłopaki zostali złapani i czekały ich spore konsekwencje. Dzień dobry. No mieliście wielki problem, bo wasze zdjęcie wczoraj zostało rozesłane do wszystkich pracowników. Ile macie lat? 21. Nie no, chyba żartujecie. 21 i takie głupoty w głowach macie. No i co z wami zrobimy? Jakieś mocne postanowienie poprawy, jakaś skrucha? A gdzie jest trzeci gagatek ze zdjęcia? Jest najlepszy, on nie wszyscy myślą, że on to nam jest, bo zazwyczaj tak ma trójka. Ale to na pewno trzeba powiedzieć, że na Hailingu się udało, na KSW się trochę udało, a tutaj już no, się nie udało. Jesteście lepsi. Proszę wam certyfikat. Lipskiego? Dzień dobry. Dzień dobry, co się wydarzyło? Złamali nas. Niestety, muszę wezwać na adwokata, który nie poprzedzi nas pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie. Gdy zobaczyliśmy, że przyszedł prawnik i gdy powiedział nam pani, że czekamy na patrol, to już wiedzieliśmy, że jest kurde niekolorowo i że raczej nie będziemy mogli liczyć na pomoc tam od kogoś wewnątrz. Próba wtedy, tak? Z tego co wiem, no to nie spadł. Nie jest to pierwszy film tego typu, gdyż wcześniej włamywali się oni również na KSW czy też na Hailing. Jednak w przypadku Fame MMA zostały wyciągnięte z tego konsekwencje i blisko rok trwała rozprawa w tej sprawie. Końcowo chłopaki usłyszeli wyrok, jednak niestety nie dowiedzieliśmy się w filmie, jaki był to wyrok. Tak naprawdę są tutaj trzy opcje. Albo była to grzywna, albo ograniczenie wolności, albo pozbawienie wolności do jednego roku. Patrząc na to, że chłopaki dalej działają na YouTube, możemy spodziewać się tego, że nie trafili oni do więzienia. Ale raczej mało kto spodziewał się oświadczeń ze strony Trąby. Ten wypuścił piosenkę miłosną o swojej dziewczynie Marcysi. I tak jak piosenka przedstawia ich relacje i niczym nie różni się od typowych love songów, tak ciekawą sprawą jest opis tego utworu. A znajdziemy tam informacje odnośnie tego, że Trąba ma nadzieję, iż usłyszy słowo tak. Nie wiadomo, czy chodzi o oświadczyny, ale wszystko na to wskazuje. I jak do tego dojdzie, zapewne się tego już niedługo dowiemy. Dowiemy się również, w niedługim czasie, kto wygra losowanie Lexi. Ostatni rok to czas, gdzie losowania stały się bardzo popularne na YouTube i fenomen polega na tym, że twórcy na takich losowaniach mogą naprawdę dobrze zarobić. W takie ślady poszło również Lexi, która zrobiła losowanie, w którym to można wygrać podróż z influencerką do Los Angeles, 7 nocy w 5-gwiazdkowym hotelu oraz 50 tysięcy złotych. Tak więc cała nagroda jest w granicach wartości około 100 tysięcy złotych, co jest naprawdę małą kwotą w porównaniu do innych losowań, jakie organizowali Budda czy też Nitro. Jeden los kosztuje 40 zł, tak więc wystarczy, że 3000 osób weźmie udział w losowaniu i całość się już zwraca, gdyż trzeba doliczyć jeszcze same koszty realizacji takiego losowania. A że widzowie Lexi to w dużej mierze młodsze fanki, to uzbieranie 3000 losów z pewnością nie będzie problemem.